bardzo dobrze. Miejsca przyjazne i bezpieczne. A zbudowanie i oszczędzanie wiedzy oraz odkrywanie nowych i jej praw nie będzie dla wszystkich ogromną przyjemnością. Każdy z Was powinien tutaj swoją wspólną działalność, określić swoją przyszłość oraz kierunki własnego rozwoju w przyszłości. Szkoła oczywiście zawsze w czasie wakacji jest remontowana. I tak było tym razem. Jak widzicie, zostały wyremontowane. Schody zostały elastyczne. I może taki element duży remont, który był przeprowadzony, a którego zakończyli grać, to także remont dachu na zakończenie pałacu rodziny osób, których rodzicła naszego obiektu. Dlatego bardzo prosimy, abyście mówili o tym, jakich zajęć od nas oczekujecie. Chcielibyśmy, abyście mieli udział także w organizowaniu pracy dydaktycznej w szkole. A więc powiedzcie nam proszę, jak mają wyglądać te zajęcia, które w szkole realizujemy, aby one były dla nas atrakcyjne. Chodzi o to, abyśmy mieli także wpływ na kształt tych zajęć dydaktycznych, które się w szkole odbywają. Chciałabym także zwrócić Waszą uwagę na kolejny priorytet władz oświatowych na temat szkoły, a mianowicie o nauczaniu matematyczno-przyrodniczym. Chodzimy do szkoły, jak sam nas wskazuje, teraz przyroda bardzo ściśle jest związana. Zatem nauczanie przyrodniczo-matematyczne musi być priorytetem dla nas wszystkich. Musimy nauczyć się obserwować otaczający nas świat. Nie tylko zjawiska fizyczne, chemiczne, biologiczne, ale także musimy je w sposób skwantyfikowany określić. A więc wiąże się z tym planowanie, a wiadomo, że plan każdego człowieka to podstawa jego działania. Będzie działało w dalszym ciągu szkolny koło Caritas, samorząd szkolny, będą organizowane wyjazdy na bazę oraz inne zajęcia edukacyjne, będą spotkania z interesującymi ludźmi, będą realizowane projekty, będziemy wyjeżdżać na, mam nadzieję, interesujące wycieczki. Kiedy człowiek rozpoczyna jakiś etap w swoim życiu, podejmuje jakieś postanowienia, zgadza się ze mną. I dlatego rozpoczęcie roku szkolnego to jest doskonała okazja do tego, aby to podjąć jakieś wewnętrzne zobowiązania. O zachowanie postawy godnej ucznia. Z pełnym poczuciem odpowiedzialności zdobywał jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy dla dobra ojczyzny. Ślubuję uroczyście. Wy możecie odejść na miejsce.